To nie jest nasz premier! Czemu dzieci są szczepione? Czemu dzieci są szczepione? Proszę powiedzieć. Kolana! Dobra, proszę, połamanie tego.
w imieniu pana prezydenta Krystiana Kinastowskiego na rodzinnym pikniku międzypokoleniowym. Bardzo miło mi powitać goszczącego dzisiaj w Kaliszu pana Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów. Witam również bardzo serdecznie panią Marlenę Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Obecnie bardzo proszę pana premiera Mateusza Morawieckiego o zabranie głosu. Szanowni państwo, dzieci są skarbem narodu. Dzieci są przyszłością narodu. Myślę, że niezależnie od opcji politycznej, każdy się zgodzi z takim stwierdzeniem. Dlatego 2 miesiące temu zapowiedzieliśmy rodzinny kapitał opiekuńczy. To dodatkowe 500 zł od 13 do 36 miesiąca życia po to, żeby panie, kobiety, matki, mamy mogły łączyć łatwiej życie zawodowe i życie rodzinne. Rodzice chcą mieć dzieci. My Polacy chcemy mieć dzieci. Z badań wynika to bardzo jednoznacznie. Musimy pomóc łączyć życie zawodowe i życie rodzinne. Polityka rodzinna jest znakiem firmowym Prawa i Sprawiedliwości, znakiem firmowym naszego rządu. Warto zdać sobie sprawę z tego, że bez dzieci, bez młodzieży nie będziemy w stanie rozwijać się w dalszej perspektywie. Dlatego nie poddajemy się. Po 500+ robimy kolejne wysiłki, żeby wesprzeć ten rozwój demograficzny. Tu, szanowni państwo, podczas spaceru ulicami Kalisza wraz z panem prezydentem mieliśmy możliwość obejrzeć, jak Kalisz pięknieje, rozwija się. Jestem pełen podziwu, naprawdę dziękuję panu gospodarzowi. Przy okazji też były pytania, a nawet czasami okrzyki, dlaczego chcecie szczepić dzieci? To ja odpowiem może na to pytanie, szanowni państwo. COVID-19 to wielka tragedia. A my wszyscy z mojego pokolenia, 50+, 60+, ale i młodsi pamiętają, że szczepienie dzieci to było coś normalnego. Dzięki temu pozbyliśmy się takich chorób jak ospa prawdziwa, jak kiedyś okrutna, straszna choroba Heine-Mediny, ale także wiele innych szczepień. Odra, różyczka, to jest takie osiągnięcie nauki, medycyny, które zmieniło na lepsze nasze życie. Przecież ogromna większość mam, matek, ojców się z tym zgodzi. A więc tak, szanowni państwo, jeżeli będzie potwierdzenie przez wszystkie najważniejsze agencje lekowe, a w szczególności europejską, a więc także polską, że można szczepić dzieci poniżej 12 roku życia, to dopuścimy taką możliwość. Jest to dobrowolne szczepienie po to, żeby przerwać ten łańcuch zakażeń, żeby nie było czwartej fali. To taka mała dygresja w odniesieniu do naszego pięknego kaliskiego spaceru, ale zamknąć chcę tę moją wypowiedź naszym rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Zwiększyliśmy liczbę miejsc w Maluch Plus w żłobkach. Umożliwiamy pracę zawodową kobietom. Wiemy doskonale, jak to jest potrzebne i przeznaczamy kolejne środki po to, żeby w Polsce rodziło się coraz więcej polskich dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie premierze. Dziękuję panie premierze. I obecnie proszę o zabranie głosu panią Marlenę Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Szanowni państwo, jesteśmy w wyjątkowym miejscu. Kiedy pan premier zapowiedział, co staje się faktem, rodzinny kapitał opiekuńczy, tu u bram świętego Józefa, w roku rodziny, przede wszystkim zawierzamy polskie rodziny i realizujemy skuteczną politykę prorodzinną. Rodzina w centrum życia, rodzina w centrum uwagi. Te ostatnie 5 lat to dobry czas dla polskich rodzin. Polski Ład dalej pokazuje kolejne rozwiązania. Strategia demograficzna 2040 to pokazanie instrumentów, które są potrzebne przede wszystkim, aby w Polsce rodziło się więcej dzieci. I my tą politykę będziemy skutecznie realizować. Bo od samego początku, kiedy spojrzymy, rodzi się dziecko, w jego otoczeniu jest mama, tata, dziadkowie. Wchodzimy w wiek dorastania, marzymy o swojej rodzinie. Następnie
zakładamy rodzinę i chcemy, aby tej rodzinie żyło się najlepiej. I polski rząd to gwarantuje poprzez programy społeczne, które są realizowane i te, które będą. Dlatego, szanowni państwo, w pełnym zakresie, z pełną odpowiedzialnością realizujemy artykuł 18 Konstytucji o tym, że właśnie rodzina jest wielkie i powinna być otoczona przez państwo wsparciem. Macierzyństwo, rodzicielstwo i także małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Szanowni państwo, rodzinny kapitał opiekuńczy już staje się faktem. Po kilku miesiącach od zapowiadania ustawa będzie konsultowana i będzie procedowana. Kolejne miliardy złotych, które trafią do polskich rodzin, bo to jest inwestycja w rodzinę. Rodzina jest fundamentem silnego polskiego państwa. Rodzina to tak naprawdę polska racja stanu. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za udział w dzisiejszym spotkaniu. Ręce brew od naszych dzieci! 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 COVID-19! Plan globalistów! COVID-19! Plan globalistów! COVID-19!